Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i tutaj chcemy podyskutować na temat pewnego zagadnienia, które pojawia się również przy powieściach Salomona, w przysłowiach Salomona, mianowicie rozwiązywanie konfliktów. Razem ze mną w studio jest Stanisław, Halinka i Leszek. A ja mam na imię Władysław. Skłońmy czoła do wspólnej modlitwy, zanim rozpoczniemy naszą rozmowę na ten temat. Boże i Panie, dziękujemy Ci, że Ty w swojej mądrości zostawiłeś nam Słowo Twoje. Chcemy właśnie w tej chwili to Słowo otwierać, ale proszę, Ty daj nam myśli Twoje, aby rozumieć je tak, abyśmy mogli wprowadzić je w życie nasze. Bo są to rady dotyczące naszego codziennego życia, życia z innymi, współżycia. Dlatego prosimy o mądrość, o kierownictwo Twoje, Duchu Święty. W imieniu Pana Jezusa tą modlitwę składam i prośbę. Amen. Amen. Rozwiązywanie konfliktów. Konflikty mogą być przeróżne. O jakich konfliktach traktują te rozdziały, o których wcześniej wspomniałem? 17, 18 i 19. Co znaleźliśmy? Jakie myśli w tych rozdziałach? Mnie się wydaje, że tutaj przede wszystkim chodzi o konflikty między sobą, między bliźnimi i między Bogiem. A najbardziej chyba właśnie wyodrębnia się ten konflikt w sobie, który mamy, kiedy musimy podejmować decyzje, czynić jakieś wybory, bo to wszystko rzutuje na ogólny stan razem i łącznie z naszym bliźnim. Czy to oznacza, że my jesteśmy jako pojedyncze jednostki skonfliktowani z sobą? Ja bym powiedział zdecydowanie tak. Jest to wynikiem właśnie grzechu. Ten konflikt będzie w nas, czy byśmy chcieli, czy nie. Często konflikty pojawiają się też w gronie najbliższych nam osób. Co Salomon radzi nam, aby nie dopuścić do konfliktu? Ja może przeczytam z Księgi Przypowieści Salomona, 17 rozdział, 9 wiersz. Zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni, lecz kto o nim rozgłasza, rozłącza przyjaciół. Salomon tutaj mówi o tym, że chociaż są nieraz bardzo dobrzy przyjaciele, ale dochodzi do jakiegoś konfliktu, dochodzi do jakiegoś nieporozumienia. I my jako dobrzy przyjaciele zostawiamy to między sobą, nie rozgłaszamy tego dalej. Zostaje to między nami. A jest tutaj przestroga, uwaga, nie idź i nie rozgłaszaj, bo to psuje przyjaźń. Co oznacza ta rada? Zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni. No, po prostu zataja w tym sensie, że nie odnosi się z tym do innych, tylko po prostu na razie milczy i czeka na okazję, tak żeby zwrócić odpowiednią uwagę temu, który to czyni, który jest jego przyjacielem. Aha, czyli nie rozgłasza na zewnątrz. A czy temu przyjacielowi też zaraz mówi o wszystkich jego błędach i występkach? Może nie zawsze jest to mądre. Prawda? To może rozłączyć zdecydowanie. Tak. Trzeba mieć też wyczucie chwili, czyli sytuacji. Inaczej też można było powiedzieć, w której
można dotrzeć do przyjaciela, na pewno nie wśród innych ludzi. Jeżeli zwrócimy mu uwagę i będziemy go tam besztać przy innych, to nie będzie to najlepsza rzecz, jeżeli chodzi o zwracanie uwagi. Nie wiem, czy on będzie w sposób właściwy mógł to przyjąć w ogóle. Natomiast jeżeli byśmy zwrócili uwagę naszemu przyjacielowi już po prostu w cztery oczy, gdzieś tam już poza wszystkimi, no to jest to jak najbardziej dobrze widziane, bo wtedy możemy bez jakichś emocji niepotrzebnych. W 19 rozdziale i wierszu 11 jest jeszcze bardzo ciekawa myśl. Czy ktoś mógłby ją odczytać? W cierpliwych zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. Słowa komentarza, zrozumienia tego tekstu? Że nie trzeba być pochopnym i takim gwałtownym, od razu reagować na coś, co wydaje nam się złe i jest złe nawet, tylko po prostu zastanowić się, czy to jest odpowiednia pora i odpowiedni sposób, żeby zwrócić uwagę komuś albo mu powiedzieć, no, że źle czyni. Nieraz trzeba odczekać, a jak to mówią, przespać tą sprawę i dopiero po jakimś czasie, kiedy przyjdzie na to pora, odpowiednio uczynić uwagę, prawda? Dlaczego w tych stosunkach przyjacielskich powinniśmy tak bardzo na to zwracać uwagę? Czym jest przyjaźń? Mamy znowu tutaj dwa teksty. Proponowałbym, aby ktoś przeczytał z 17 rozdziału wiersz 17, a ktoś inny z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdział, teksty od 5 do 7. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. A więc taki związek ma dużą wartość, prawda? Bo przyjaciel w niedoli nie opuszcza. Wtedy stawia się jako brat, jako ktoś najbliższy. Na innym miejscu Salomon napisał, że przyjaciel jest lepszy nawet niż rodzony brat. A wartości tej przyjaźni, jak opisuje apostoł Paweł, on pisze tam o miłości. No bo w przyjaźni to uczucie jest bardzo mocno osadzone. A więc 1 Koryntian, 13 rozdział i wersety 5 po 7. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. I gdy mówimy o tych wartościach, to one odnoszą się do naszego przyjaciela, czy do nas, jako przyjaciela tego naszego przyjaciela? Namieszałem trochę, co? Nie. Chyba obustronnie, tak, prawda? Tak. To nie może odnosić się tylko w jedną stronę. A czy mamy takie tendencje, aby takich wartości oczekiwać z tej drugiej strony, sami nie dając? No jest, bo w naszym charakterze tym grzesznym jest to, że przede wszystkim my do siebie chcemy zbierać, a bardzo często z tym dawaniem mamy problemy i kłopoty. Przyjaźń przede wszystkim też opiera się na zaufaniu i dlatego jeżeli mamy dwojga ludzi, to jeden od drugiego po prostu może uważa, że może mu się zwierzyć, może mu wyznać wiele spraw i wie, że to nie wyjdzie poza niego. Dobrze. Czy przyjaźń oznacza, że to jest towarzystwo wzajemnej adoracji i będziemy, nawet jeżeli coś złego ten mój przyjaciel uczynił, albo ja coś złego uczyniłem, to ten przyjaciel powinien mnie pogłaskać i powiedzieć, nie przejmuj się, to wszyscy tak robią. Salomon zwraca uwagę, że w przyjaźni potrzebna jest też sprawiedliwość. W ogóle Biblia na to kładzie duży nacisk. Co oznacza ta sprawiedliwość w stosunkach międzyludzkich? Miłość jest zazdrosna, bo nawet w piosenkę mamy, że nie ma miłości bez zazdrości
I jeżeli tak, to ona na pewno nie jest ślepa. I ona widzi wiele błędów u ludzi, na których nam zależy. I chodzi tylko o to, żeby właśnie znaleźć odpowiedni sposób, żeby zareagować. To jest ważne w stosunkach międzyludzkich, a szczególnie dwoma osobami, które się kochają, które się szanują i tak dalej, żeby nie urazić. Jakieś przykłady może konkretne, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Ja może, żeby dopełnić tutaj, jeżeli chodzi o tą sprawiedliwość i to, czy powinniśmy kogoś karcić, czy też nie. Może przeczytam z 17 rozdziału przypowieści, werset 10. Karcenie głębiej dotyka rozumnego niż głupiego stopatów. Czyli powiedziałbym tak. Najlepiej byłoby odnieść karcenie do siebie, bo karcić to my jesteśmy gotowi zawsze i wszędzie. Natomiast przyjmować karcenie to już jest troszeczkę inna rzecz. A Salomon zwraca uwagę na to, że jednak mądrze jest zdecydowanie przyjmować karcenie, szczególnie to słowne, bo ono jest cenne i nie robi nam krzywdy. Natomiast głupiemu to nawet i stobatów nie pomoże. Co to znaczy karcenie? Co rozumiemy pod pojęciem karcenie w tym tekście, co przeczytałeś? Dla mnie jest to upomnienie. Mamy taki przykład w Nowym Testamencie, kiedy doszło do konfliktu przywódców religijnych narodu, przeciętnego wyznawcę tej religii, niewiastę konkretnie, która złamała bardzo wyraźnie przykazanie Boże. I oni przyszli, aby ją skarcić. Przyszli, przyprowadzili ją do Jezusa Chrystusa, aby on z piedestału Mesjasza powiedział, co o tym myśli. Czy on rozwiązał ten konflikt? No to akurat tam chodziło o to, że oni kusili Chrystusa, chcieli znaleźć przyczynę, dla której mogli coś z nim zrobić. Aha. Czyli w tym wypadku, jeżeli by wydał to, co ewidentnie było w prawie, czyli miała być ukamienowana. Więc jeżeli by to do tego doszło, to w tym momencie mogliby go o spowodowanie jej śmierci nie, też, bo władze przecież to Rzym. Nie wolno było nikogo uśmiercić bez zgody w zasadzie tego okupanta. No tak, czasie. Ale konflikt był. Konflikt był. No i Jezus go wspaniale rozwiązał, bo no, Bóg ma to do siebie, że zna ludzkie serca i widział grzechy nie tylko tej kobiety, ale tych, którzy ją przyprowadzili, żeby ją ukarać również. I jakie są ich motywacje? I to wypisał im. A więc gdy my mamy za sobą prawo, prawo, które zostało ewidentnie przestąpione, jak powinniśmy się zachować? No, jak sprawiedliwy sędzia. Nie powiedzieć, że nic się nie stało. Ten przykład pokazuje też, że nie tylko prawo stosował, ale i miłosierdzie. Aha. Miłosierdzie góruje nad prawem. Niejednokrotnie myślimy, jak mamy fakty tak. I mamy za sobą prawo, to kto mnie w tym zatrzyma? Chrystusa zatrzymało miłosierdzie, miłość tak. Do człowieka grzesznego. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że w zasadzie ta sytuacja trochę była bezprawna. Dlatego, że jeżeli przyłapano tą kobietę na cudzołóstwie, to gdzie była druga strona? A więc rozszerza nam się konflikt. Jak Chrystus do tego podszedł? Już wspomniałeś, Leszku. Na pewno nie mogło być w tym przypadku mowy o karze jakiejś, tylko ewentualnie napomnieniu, a przede wszystkim o miłosierdziu. Czy Chrystus powiedział, że nic się nie stało? Tego nie powiedział zdecydowanie. Czy Chrystus powiedział, co się stało? Tak, powiedział, zgrzeszyłaś. No powiedział, idź, nie grzesz więcej. No więc tym samym uznał to za grzech. Ale z drugiej strony zwrócił się do tych, którzy myśleli, że tam z tego, cośmy powiedzieli, wiele pieczędzi wielu chciało upiec. Chrystus zwrócił uwagę, jeżeli chcesz wskazać na kogoś palcem, zwróć uwagę, że przynajmniej trzema palcami w tym samym momencie wskazujesz na siebie.
jest bardzo ważne w rozwiązywaniu konfliktów. Że my niejednokrotnie zbieramy się i takie polskie porzekadło, huzia na juzia. Chrystus, Bóg tego nigdy nie zalecał. Chrystus pokazał, że można bardzo dyskretnie to załatwić, zwrócić uwagę wszystkim na to, że są grzeszni. Niektórzy nawet w tym, co pisał na piasku, dopatrują się, że on specyficznie wymienił ich grzechy, bo gdy tylko któryś z nich na to spojrzał, to szybko uciekał. A tej niewieście powiedział: ja cię nie potępiam, ale więcej tego nie rób. Jezus nie dał satysfakcji tym, którzy przywiedli tą kobietę, żeby powiedzieć: o, to jest grzesznica, a my jesteśmy lepsi. Tak. Ale ja myślę, że warto też zwrócić uwagę na te słowa, które Jezus powiedział: odtąd już nie rób tego. Prawda? W konfliktach między nami też tak jest, nie? Że niekiedy ten konflikt zostaje załagodzony, ale za jakiś czas zaś coś. Mm-hmm. Nie rób już tego, jeśli widzisz, że to... A chyba jeszcze mniej przyjemne jest to, że gdy załagodzony został jakikolwiek konflikt, a nawet ten wewnętrzny, samego z sobą, to po jakimś czasie to odżywa, my do tego wracamy, oskarżamy siebie, oskarżamy innych. Słowa. Po raz kolejny Salomon w tym temacie, w tych rozdziałach zwraca uwagę na wagę słów. Czego możemy dokonać przy pomocy słów? Słowa to jest narzędzie bardzo niebezpieczne. To jest obosieczny miecz, może jak jest gdzie indziej powiedziane, który może zabić i tego, do którego się zwracamy, jak i nas samych również. Tracimy przez to popularność, tracimy po prostu szacunek nawet względem siebie. Także widzimy, że my nie przywiązujemy wielkiej wagi do wypowiedzianych słów, a to szkoda, ponieważ one stanowią w pewnym sensie o naszym być albo nie być. Doprowadzają jednych do nieprzemyślanych i głupich decyzji i nas samych niestety wprowadzają w pychę, w zarozumiałość. Salomon wyraźnie to nazwał. Jak on to napisał? Czy ktoś mógłby odczytać ten tekst? Pamiętamy, które to słowa Salomona traktują... 18 rozdział, 13 werset, tak, mówi. Kto tak odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę. A to jest jeszcze inne zagadnienie, prawda? Jest inne. To jest, dotyczy naszego gadulstwa i naszego zarozumialstwa. Na każdy temat, na wszystko będziemy mieli jakieś zdanie. I dobrze, że mamy zdanie, ale Salomon mówi, mądrze jest najpierw przemyśleć to zdanie, zanim je wypowiesz. A najtrudniej jest, gdy nie usłyszałeś jeszcze tematu dyskusji, rozmowy, a już się wypowiadasz. Czy to jest możliwe? Czy zauważacie to u siebie? Bo ja u siebie to zauważam nieraz. Tę porywczość w takim... Wydaje mi się, nie, już nieraz się słyszałem, to wiem, co znowu powiesz. Można się poślizgnąć, jest zupełnie inaczej wtedy. Mnie właśnie dziwi to, że ktoś mi chce powiedzieć, że wie, co chce powiedzieć. Mhm. Mówi i okazuje się to no prawie, że w 100% nie tym, co ja chciałem faktycznie powiedzieć. Więc, ale z drugiej strony tak samo łapię siebie na tym, że wyprzedzam myślami do przodu i też nie jest to precyzyjne. Czy my chcemy tak na głupków wychodzić? Prawda, że nie? No nikt nie chciałby być. Prawda, że nie. I to jest kolejny konflikt, który mamy. Ten wewnętrzny. Ale mamy radę, jak należy w takim razie postępować. Prawda? To jest ten 17 rozdział przypowieści, 28 werset. Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego. Za roztropnego, gdy zamyka usta. Błagam was, nie zamykajcie ust w tej dyskusji tutaj. Trzeba ją toczyć. Ale w 18 rozdziale i wierszu 21 są bardzo ważkie słowa na temat słów, języka.
Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Ja bym chciała jeszcze dodać, bo tu jak się czyta przypowieści, to często słowo jest używane roztropność. Mm-hmm. Roztropny człowiek to człowiek, który... Rozważny. Zanim coś powie, to z takim przemyśleniem, namysłem. No, warto też na to zwrócić uwagę, czy właśnie my tak postępujemy, nie? Czy tak jak tu mówimy, że jeszcze nie przemyślimy, a już wychodzą słowa z naszych... Kiedyś człowiek, który naprawdę dużo znaczy dla wielu ludzi i bogobojny, opowiadał o swoim doświadczeniu, gdy był jeszcze młodym człowiekiem, jak pewien nauczyciel tak go zdruzgotał słowami, że on uwierzył w te słowa i zrezygnował z kierunków, w których zdążał i miał możliwości, żeby się rozwinąć i żeby być błogosławieństwem dla wielu jeszcze ludzi. Popatrzmy na dzieci, które w szkole może mają kłopoty z uczeniem się. Co słyszą później od swoich bliskich, od rodziców, od dziadków czasem? Wujków. Ty się do niczego nie nadajesz, ty do niczego nie dojdziesz. I to może zabić to dziecko, zabić wszelką inicjatywę. Zważajmy na słowa, to jest tak bardzo, bardzo ważne. Ale znowu mamy konflikt najpierw wewnętrzny. Czyli rozwiązając czy nie dopuszczając do konfliktów zewnętrznych, popatrzmy, raz za razem stwierdzamy, musimy poradzić sobie sami z sobą. To jest niesamowite. Dwie natury. Kolejna kwestia dotknięta tutaj w tym rozważaniu. Kto ma rację? O rację tyle bojów zostało już stoczonych, tyle walk, tyle nieporozumień, tyle poróżnień nastąpiło na tym punkcie, bo kto z nas nie ma racji? Jak na to patrzy Salomon? Jak myśmy powinni nauczyć się patrzeć na rzeczywistość? Mnie się wydaje, że o tym mówi 18 rozdział, 17 werset. Słuszność ma ten, kto pierwszy występuje w sprawie, lecz gdy przychodzi jego przeciwnik, bierze go na spytki. Dla mnie to jest taka no, prosta sprawa, oczywista, że trzeba wysłuchać dwóch stron. Jeżeli mamy jakąś sprawę, ktoś do nas przychodzi, mamy rozstrzygać w tej sprawie, to jeżeli tylko będziemy słyszeć wypowiedź jednej strony, no to nigdy nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, o co chodzi. Bóg tylko zna nasze prawdziwe motywacje i prawdziwy stan, jaki zaistniał. Natomiast my na podstawie, zakładając, że ci ludzie mówią prawdę, musimy jednak znać i uwzględnić wypowiedź obu stron, prawda? No zgoda. Wysłuchaliśmy jednej strony i ona nam, zresztą kto nie opowiada tak, aby mieć rację? Albo opowiada tak, żeby nie mieć racji. I Salomon stwierdza, ten co pierwszy mówi, wysłuchałeś go, mówi, ma rację. Przychodzi drugi i znowu go słuchasz. Ma rację? No każdy broni. Oczywiście ma rację. No to kto ma rację? Mamy konflikt. Jak to rozwiązać? Sam Salomon pokazał to na przykładzie dwóch kobiet, które przyszły i powiedziały, że to jest jej dziecko, a nie jej drugiej, prawda? Mm-hmm. No i widzimy, Salomonowe rozwiązanie było wspaniałe. Nie zawsze mamy taką możliwość i taką sprawę, żeby w ten sposób postąpić. Doprowadzić do sytuacji, gdzie możemy wydobyć to, co jest najbardziej ukryte, wnętrze człowieka, uczucia człowieka, w tamtym przypadku uczucia matczyne, prawda? I mógł się szybko zorientować, ale nie zawsze to takie łatwe jest. Co w takiej sytuacji robić? Nie zawsze jesteśmy w stanie dać odpowiedź albo rozwiązać konflikty między nami. Jedynie
wszystko, co między dwoma spornymi stronami jest, to zna Bóg. Często trzeba tą sprawę pozostawić Bogu, a jeśli nie, to niekiedy jest tak, że my nic nie wskuramy w danej sprawie, w danym konflikcie, a może ktoś inny, więc poprośmy jakąś inną osobę, aby ona może jakoś inaczej rozstrzygnęła ten konflikt. Nie zawsze jest to w naszej mocy możliwe. I to jest chyba bardzo dobre przypomnienie, abyśmy nie czuli się zobowiązani do załatwienia każdej sprawy, z którą mamy do czynienia. Kiedyś Jezus Chrystus został zagadnięty przez pewnego człowieka, który miał pretensje do swojego brata, że się źle majątkiem czy w ogóle nie chciał podzielić. A Chrystus mówi: kto mnie ustanowił sędzią między tobą i twoim bratem, abym rozstrząsał takie sprawy? Niektóre rzeczy trzeba zostawić tym stronom, albo tak jak powiedziałaś, osobom, które mają szersze doświadczenie, głębsze doświadczenie, lepszy ogląd tych spraw. No ale pójdźmy dalej w naszym studium. W każdej sprawie, w każdej sytuacji, w której znaleźliśmy się, o co przede wszystkim powinniśmy zadbać? Skoro mamy się wypowiedzieć, mamy zająć jakieś stanowisko, co jest najistotniejsze, z czym nie mogę się rozminąć, jeżeli mam postąpić słusznie? Jeżeli otwieramy usta, to żeby mówić prawdę. Mm-hmm. To jest najważniejsza rzecz, bo prędzej czy później każde kłamstwo zostanie gdzieś tam się wymknie i zostanie ujawnione. A przyniesie to na pewno znacznie więcej szkody niż powiedzenie prawdy już na samym początku. Nawet jeżeli jest to właśnie przyznanie się do winy. Też tak uważamy? Cała Biblia mówi o prawdomówności i to jest podstawą Boga. Bóg się obrzydzi kłamstwem, oszczerstwem i to jest w zasadzie, szczególnie dla świadków, wielka odpowiedzialność. Jeżeli chodzi o tych sprawach takich konfliktowych, ale również i dla nas jako tych, i my również jesteśmy świadkami Boga i mamy świadczyć o Nim swoim życiem. I czy to ma rację w tym wielkim konflikcie, jaki zaistniał już jeszcze zanim Ziemia zaistniała, prawda? Zapewne tak, ale my na razie jesteśmy tu na tej Ziemi, mamy nasze konflikty i o naszych mówimy. Wiemy, że za nami wtedy albo jest Bóg, albo idziemy za podszeptem szatana. To jest oczywiste. Jesteśmy udziałowcami tego wielkiego boju. Ale w 19 rozdziale i wierszu 9 Salomon napisał takie wyraźne słowa dotyczące tego, jak powinniśmy się zachowywać. Czytam ten werset. Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwo, ginie. Czyli tu jest wyraźnie powiedziane, jeśli tej kary nawet w doczesności, teraz, nie? Może jakoś to by było zatajone, niewyjaśnione, ale konsekwencje na wieczność tu wskazują, że niestety kto fałszywie świadczy, kto nie mówi prawdy, jest napisane, że nie ma dla niego. Tak, ginie. Ginie. A więc jak gdyby po równi pochyłej idzie, bo jeżeli skłamiesz raz, czy to znaczy, że więcej nie będziesz kłamać? Nie wiem jak ktoś, ale ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że można powiedzieć, że nie było to duże kłamstwo, ale było kłamstwo, które powiedziałam i nie miałam później pokoju. Nie miałam pokoju, dlaczego to powiedziałam, dlaczego. Aż do tego stopnia, że poszłam do tej osoby i powiedziałam. Bardzo mądre rozwiązanie. Skrócenie tej męczarni dla samej siebie i wyjawienie tej prawdy. Postawienie tamy krętactwu. Tak. Bo później ktoś zapyta cię na ten sam temat, a ty już nie pamiętasz, jaką odpowiedź otrzymał ten wcześniejszy pytający. Zaczynasz znowu coś odpowiadać. Dochodzi do konfrontacji i co dalej? Na tej bazie
prawdomówności. Autor, który ten podręcznik przygotował na podstawie przypowieści Salomona, przywołuje też z piątej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Powtórzonego Prawa, z rozdziału 24, teksty od 10 do 22. Bardzo bym prosił, aby ktoś otworzył ten tekst i przeczytał. Mogę? Bardzo proszę. Jeżeli udzielisz swemu bliźniemu jakiejkolwiek pożyczki pod zastaw, to nie wejdziesz do jego domu, aby odebrać zastaw. Będzie stał na zewnątrz, a ten, któremu pożyczyłeś, wyniesie ci zastaw na zewnątrz. A jeżeli to jest człowiek ubogi, to nie położy się spać pod jego zastawem. Zwróć mu zastaw przed zachodem słońca, aby mógł położyć się do snu swojej odzieży, aby ci błogosławił, a tobie zostanie to poczytane za sprawiedliwość przed Panem Bogiem twoim. Nie czyń krzywdy najemnikowi, biedakowi i ubogiemu z twoich braci albo z obcych przybyszów, którzy są w twojej ziemi, w twoich bramach. W tym samym dniu, kiedy wykonał swoją pracę, dasz mu jego zapłatę przed zachodem słońca, gdyż on jest biedny i z tego się utrzymuje, aby nie wołał do Pana przeciwko tobie, bo miałbyś grzech. Nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców. Każdy za swój grzech poniesie śmierć. Nie naruszaj prawa obcego przybysza ani sieroty, nie bierz w zastaw odzienia wdowy. Pamiętaj też, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, a odkupił cię stamtąd Pan Bóg twój. Dlatego ja nakazuję ci, abyś to czynił. Gdy będziesz żął zbożem ze swojego polu, a zapomnisz snop na polu, to nie wracaj, aby go zabrać. Niech pozostanie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy, aby ci błogosławił Pan Bóg twój we wszystkim, co czynisz. Gdy będziesz otrząsał swoje drzewo oliwne, to nie przeglądaj za sobą gałązek. To, co pozostanie, będzie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy. Gdy będziesz zbierał winogrona w swojej winnicy, to nie zbieraj ostatków winobrania. To, co pozostanie, będzie dla obcego przybysza, dla sieroty i wdowy. Pamiętaj też, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, dlatego ja zakazuję ci, abyś to czynił. Jaka to główna zasada tryska z tych tekstów? Stanisław czytał, czy zauważyliście? Okazuj miłosierdzie. Miłosierdzie, bezstronność, życzliwość, serdeczność, wyrozumiałość. Nie myślenie tylko o sobie, ale o tym drugim człowieku, którego być może nawet nie znasz, nigdy nie spotkasz, ale do niego mogą trafić dobra, które ty przygotujesz na taką ewentualność. Nasza lekcja kończy się takim bardzo ciekawą uwagą. Czy mogę prosić, aby ktoś ze stronicy 62 odczytał te akapity, które są od samej góry, dwa pierwsze akapity? Duch plotkarstwa i obmowy jest jednym z najgorszych szatańskich środków siania niezgody i waśni, rozdzielania przyjaciół, podkopywania wiary ludzi, wiarygodność naszych poglądów. Bracia i siostry zbyt chętnie mówią o wadach i błędach bliźnich, a zwłaszcza tych, którzy wiernie głoszą przesłanie, napomnienia i ostrzeżenia powierzone im przez Boga. Dzieci tych narzekających wyznawców słuchają tego z otwartymi uszami i przyjmują truciznę niezadowolenia. W ten sposób rodzice w swojej ślepocie zamykają drogi, którymi można dotrzeć do serc dzieci. Jakże wiele rodzin przyprawia swoje codzienne posiłki z wątpieniem i kwestionowaniem wszystkiego. Dokonują sekcji charakterów swoich przyjaciół i podają te kawałki jak smakowity deser. Cenne kęsy obmowy są podawane nad
stołem i komentowane nie tylko przez dorosłych, ale i dzieci. W ten sposób Bóg jest znieważany. Jezus mówi: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Tak oto Chrystus jest znieważany i lekceważony przez tych, którzy obmawiają Jego sługi. Są bardzo ważkie słowa. Jeżeli z uwagą się w nie wsłuchujemy, to tam jest streszczenie tego wszystkiego, o czym mówiliśmy do tej pory. Tam są i słowa, i stosunek do drugiego człowieka, i niszczenie drugiego człowieka pod jego zupełną nieświadomość niejednokrotnie. Pocieszającym w tym wszystkim może być tylko to, że Bóg chyba na podstawie tej lekcji uświadomił nam, że te konflikty wszystkie mają źródło w nas. W naszej grzesznej naturze, jak to było wspominane podczas naszego rozważania. I że Chrystus w swoim miłosierdziu chce nam powiedzieć jak tej niewieście: idź i więcej tego nie rób. Idź i więcej nie grzesz. A jeżeli ktoś tak czyni w odniesieniu do nas, to zwróćmy uwagę na fakt, że Bóg w Jego ocenie nas nie bierze absolutnie pod uwagę tego, co inni o nas mówią, myślą, piszą. Natomiast bierze pod uwagę wszystko to, co my myślimy o innych, co o nich mówimy i co o nich piszemy. Plotkarstwo to jest straszny grzech. I tego chyba nie da się zahamować. Ta tama, jeżeli nie będzie położona, i ja o tym nie zdecyduję, że będzie położona tutaj w moim sercu, w moim umyśle, to nikt tego nie spowoduje. No ale kłamca, jak czytaliśmy, ginie. My nie jesteśmy z tych, którzy chcą ginąć. My chcemy żyć. Dziękuję wam bardzo serdecznie za waszą tutaj, wasz wkład w to studium. Dziękuję również słuchaczom, tym, którzy oglądali i słuchali i zapewne na swój sposób komentowali też i te nasze wypowiedzi, bo przecież wy też, drodzy słuchacze, czytacie Pismo Święte i wy też prowadzeni jesteście przez Ducha Bożego, aby stosownie do własnych potrzeb każdy z nas mógł rozumieć, po co to słowo istnieje. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejne rozważanie, które będzie w takim gronie studiowane, rozważane. Słowa mądrości. Oto tytuł następnego spotkania biblijnego. A teraz nasze spotkanie chcemy zakończyć modlitwą. Dobry, łaskawy nasz Panie, dajesz w słowie swoim wskazówki do tego, jak mamy w życiu postępować, by być szczęśliwymi, jak mamy postępować, by należeć okazywać szacunek drugiemu człowiekowi, aby go kochać. Ty jesteś, Panie, dawcą tej miłości, więc prosimy Cię, obdarz nią nas, abyśmy właśnie przez pryzmat tego, co Ty dajesz, patrzyli na drugiego człowieka i żyli w nim w zgodzie i szczęściu. Panie, daj, aby język, który używamy, aby używany był we właściwy sposób, byśmy mieli nad nim panować, powściągać go i raczej być tymi, którzy słuchają, niż tymi, którzy mówią. Twoje ręce się polecamy. Ty obdarz nas swoim duchem, byśmy w naszych wewnętrznych konfliktach mogli wziąć górę. W imieniu Jezusa Chrystusa jeszcze raz proszę. Amen. Amen.